Oto McLaren 720S. Tyle też ma koni, równo 720. Auto jest od pierwszego właściciela, który ceni je na okrągłe 8 stówek. Przypadek? Nie sądzę. To musi być przeznaczenie. Zaraz się podpytamy Piotrka, jak się eksploatuje taki samochód, bo skoro ty w 2 lata zrobiłeś 19 tysięcy, już powiedziałem, który to jest rok i ile, to ty po prostu nim jeździłeś? Znaczy, ja nim cały czas jeżdżę, bo już jest 29 tysięcy. 29 tysięcy? Tak. 2 lata? Tak. No to fajnie. To prawie, że nie wysiadasz może, czyli to nie jest auto takie... Daily, powiem szczerze, że to jest najlepszy samochód, który w sobie ma taką hybrydę samochodu supersportowego i samochodu, który doskonale nadaje się do jazdy po dziurawych polskich drogach. No nie do wiary, bo to praktycznie bolid F1, a ty mówisz, że jest daily, więc... Ten samochód charakteryzuje się tym, że jest po prostu bardzo lekki i ma bardzo duży stosunek mocy do masy, bo tutaj stosunek koni mechanicznych do tony jest wyższy niż w Bugatti Veyronie. No i jeszcze cała konstrukcja z karbonu, czyli ten cały monokok wykonany z karbonu rodem z Formuły 1 powoduje, że samochód jest wyjątkowo sztywny i to czuć prowadząc. Po prostu no, siedząc za kierownicą wiesz, gdzie samochód jedzie i możesz go skierować tam, gdzie ty chcesz, żeby pojechał. Piotrek, słuchaj, mam ogromną prośbę. Mógłbyś pokazać mi serce tego samochodu? Wiesz co, tutaj są takie dziurki, musisz się przybliżyć i tam spojrzeć i wszystko będziesz widział. Natomiast jeśli chciałbyś, żebym ja otworzył tą klapę, to powiem ci szczerze, że nigdy tego nie robiłem, bo ten samochód nie wymaga żadnej obsługi, nim po prostu się jeździ. Okej, czyli serwisuje się go zapewne też od spodu, prawda? Wiesz co, nie. Przyjeżdża pan McLaren, zabiera samochód na lawetę, wiezie do serwisu i potem przywożą z powrotem. Tak zwany serwis door to door. Standardowo McLaren daje 3 lata gwarancji, więc jest jeszcze 1 rok gwarancji, a później można tą gwarancję wydłużyć na kolejne 10 lat. Piotru, dziękuję ci bardzo. Ty możesz się oddalić do swoich zajęć. My sobie jeszcze pomeandrujemy tutaj w środku. Cena tego egzemplarza jest wbrew pozorom całkiem atrakcyjna. Znaleźliśmy podobne auto, także z polskiego salonu, droższe o 150 tysięcy. Nie mówiąc już o egzemplarzach nowych, które kosztują około 1,5 miliona złotych. Pozycja za kierownicą bardzo, bardzo dobra. Minimalistyczny kokpit, to jest to, co ja lubię. Nie lubię zbyt dużej ilości przycisków, pokrętła. W miarę intuicyjne wszystko. Jak na pierwszy kontakt z takim samochodem czuję się luksusowo. Luksusowo, a z drugiej strony jest to tak wyścigowo, że aż boli. Ruchomy jest nawet ten daszek. Możesz odpalić go na chwilkę? Okej. No. Pięknie pokazał nam się wyświetlacz. Sama Alcantara, sam karbon, nie ma żadnych normalnych materiałów tutaj. Nie ma skóry, nie ma plastiku, nie ma niczego, co by było... takie normalne, takie samochodowe. No jest wyścigówka, jest Adam, jest naprawdę świetne auto. McLaren to nie jest wóz dla bananowej młodzieży, tudzież świeżo wzbogaconych vlogerów. To fura dla koneserów, którzy znajdą tu i docenią cytaty z Formuły 1 i innych wyścigowych serii. Niska masa i potężna moc łamią tu prawa fizyki znane z innych aut. 720 przyspiesza w mniej niż 8 sekund do 200. Serio, setkę robi w 2,9 sekundy. Ostry jak przecinak super samochód, który nie bierze jeńców i nie wybacza błędów. Nadaje się do jazdy na co dzień pod warunkiem, że lekko muskamy pedał gazu. Jestem pewny, że Bartek kompletnie nie wie, co go czeka. Jedziemy na test.